Czerwona łódź podwodna. Cześć Maćku, cześć, witaj. Halo, dzień tam dobry. Jesteś na pokładzie? Tak, jestem. Jestem, popijam grog. To znaczy wodę przygotowaną. Grog z rana, no. Jak śmietana. Tak, no, i wieczorem również. No, oczywista, oczywista. I tak, zaczniemy od czego, kurczę. No, chyba jeszcze powspominamy to fantastyczne wydarzenie. Chociaż nie wiem, czy fantastyczne, ale to wydarzenie, które miało tydzień temu miejsce, czyli spotkanie z naszymi, dobra, nie kolegami z ŁKS-u, tylko przeciwnikami z ŁKS-u, czyli derby. Po prostu, strasznie no dziwny mecz. Przywitajmy się może z naszymi słuchaczami, także witamy Was serdecznie, Piotr Dziewicz z tej strony. Tak. Maciej Cholewiński też z tej strony, znaczy z drugiej strony. No, to jak żeśmy się przywitali, to muszę powiedzieć, że strasznie dziwny mecz. Strasznie dziwny. Mam po prostu, im dalej jest od tych derbów, tym bardziej dziwnie wspominam ten mecz, bo niektóre mecze wspominam fantastycznie, o niektórych meczach chciałbym zapomnieć, a niektóre mecze są strasznie takie dziwaczne. Jak sobie wspominam całą tę sytuację, to tak sobie myślę, że dziwnie było. No, a jak ci się podobały derby? I chwila garść refleksji poproszę. Co, ogólnie mówiąc, to mi się bardzo podobały. No. To był taki mecz niezapomniany, także rewelacja. Było wszystko w nim, była dramaturgia, był poziom, był doping, no wszystko było tak, jak powinno być. Także niezapomniany mecz. No to jeżeli ktoś się nastawiał, że Widzew ruszy od pierwszego gwizdka i zgniecie ich i wygra 5-0, no to nie wiem, na podstawie czego tak myślał, no bo przecież gramy z drużyną, która była kandydatem murowanym do awansu i to my mieliśmy skład, który się dopiero budował gdzieś tam latem, nieznane nazwiska w ogóle. Poza tym no, graliśmy bez dwóch zawodników z jedenastki pierwszej, którzy kreują, którzy odbierają piłki. No także nie wiem. No, ja się bardzo cieszę, że to nie skończyło się porażką, bo mogło się skończyć naprawdę to grubą porażką. Także to, że Widzew się pokazał, że jest Widzewem, że grali do ostatniej minuty i jeszcze, wiesz, mogło się tam na koniec różnie skończyć. Bardzo fajny mecz, no. Naprawdę, rewelacja. No tak, to prawda. Wiesz, szkoda, że te dwa zęby nam zostały wybite. Wiesz, no, że zabrakło dwóch takich, no jednak widać, że no, bardzo ważnych zawodników. Bardzo żałuję, ale powiem ci, że po tych pierwszych 20 minutach, czy tam 20 paru minutach, kiedy zaczęli przegrywać 2-0, to po prostu ręce mi opadły. Ale nie zamilkłem. Byłem koparę równo. No nie wiem, może to coś dało, może nie, ale po prostu no, byłem załamany przez pierwszą część meczu. Natomiast kurczę, faktycznie to dogonienie wyniku i szał, jaki zapanował po strzeleniu drugiej bramki. Było nieprawdopodobne uczucie po prostu. Wiesz, ja później sobie oglądałem w tych wszystkich internetach różne filmy, które ludzie zamieszczali i wiesz, poziom krzyku i wrzasku wręcz, jaki był na tych filmach, jaki występuje na tych filmach, jest niesamowity. To jest właśnie coś, co lubię, taki wiesz, okrzyk triumfu, który się rozlega nad miastem. No piękna sprawa. Szkoda, żeśmy nie wygrali. No, trochę miałem wrażenie, że w pierwszej połowie... Tam gdzie ja stoję, to ludzie sobie po bramkach przybijają piątki, ale tym razem tak nie było, no bo zupełnie inaczej to wygląda, jak się prowadzi 2-0 i się remisuje 2-2, inaczej jak się przegrywa 2-0 i się remisuje 2-2, więc no to są zupełnie inna radość jest. Także radość była taka, jak powinna być moim zdaniem zawsze, bo człowiek już przyzwyczaił się do tych bramek, do tego i to tak, takie jest troszkę komiczne nawet, to czasami to przybijanie tych pionek to już jest takie teatralne wręcz, no to trzeba przybić piątkę z najbliższą osobą. A teraz po prostu no ja tańczyłem pogo. Po prostu zacząłem tak szaleć, że facetowi obok spadły okulary ze dwa razy. Czapka moja gdzieś tam latała do góry, bo miałem taki kaszkiecik. No i co? I później musiałem go tam trochę... Nawet go nie wiedziałem, czy go przepraszać, bo tak szczerze mówiąc tylko nałożyłem mu te okulary na nos i powiedziałem, że pizda jest tak naprawdę, bo się nie cieszy jak powinien, nie dopinguje. Matko, także znowu miałem 17 lat. No. Tam gdzie ja stałem, słuchaj, to wiesz, to brakowało normalnie tylko, no mało brakowało, byśmy po prostu wszyscy spadli ze schodów po prostu, bo, znaczy no, ze swoich miejsc, bo po prostu był szał, no dokładnie tak, to było pogo po prostu po drugiej bramce.
No, duża sprawa. Natomiast ta dziwność, o której mówię. Aha, jeszcze jedna rzecz, kurczę, jak ci się zachowanie kibiców podobało? Bo wiesz co, bo mnie pytano, no, ludzie, którzy mnie znają, oczywiście kojarzą mnie z piłką na gruncie zawodowym, i wszyscy oczywiście się zastanawiali, czy miasto Łódź nie stanie się kupą gruzów po przemarszu UKS-u i po derbach, i że stadion na pewno spłonie, no i w ogóle, że będą jakieś, kurczę, wielkie, straszliwe rzeczy się działy, ale, kurczę, było dosyć kulturalnie, prawda? Nie liczę tych paleń flag rytualnych, no ale to jest jakiś rytuał, na który nie mamy wpływu, ale to nic takiego wielkiego. Natomiast myślę, że było całkiem sympatycznie, prawda? Znaczy było generalnie, no, krzyki, wrzaski, tak Ten jak powinno być, tak stadion powinien wyglądać. stadion jest tak zbudowany, że tutaj no nie ma prawa się nic wielkiego wydarzyć, no bo kibice Tak, to prawda. przyjezdni nie są w stanie wbiec na boisko, nie są w stanie sforsować i wbiec na trybuny obok. Więc tam się no nic nie może wydarzyć tak naprawdę, no. A poza tym, no to te nasze ekipy, no to przysiadły trochę na dupach, no bo wiadomo, że część poszła do więzienia, tak, i po prostu, no to wszystko jest tak, jak jest, no. Ci ludzie, którzy byli kiedyś trochę ochoczy i łatwiej im byłoby był inny stadion, no to dzisiaj to tak nie jest. Także na stadionie murowanej, jeżeli ktoś chce się wybrać na Widzew, to nic, to włos mu z głowy nie spadnie, no. Obiecać nie No, mogę, chyba, że. ale zapewniam. Nie, no to jest oczywiste. Natomiast no, muszę powiedzieć, że dwa rzuty wykonane przez naszych kibiców, wiesz, różnymi przedmiotami na literę B. No, skrajny debilizm, powiem ci szczerze, to jest jakaś kurczę. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie rozumiem i no, stanowczo się sprzeciwiam czemuś takiemu, bo to naprawdę można zrobić komuś krzywdę. I to no, już nie mówię o jakichś takich, wiesz, karach dla klubu. No nie wiem, może za dużo emocji, ale to też nie tłumaczy niczego, kurczę. Natomiast muszę ci powiedzieć, że jedna rzecz mnie straszliwie rozśmieszyła na tym meczu. Jak zobaczyłem, słuchaj, sektor gości. Powiem ci szczerze, słuchaj, no mieliśmy taką bekę z tego widoku. Nie wiem, czy ty oglądałeś taki film Woody'ego Allena, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, a o co boicie się zapytać? Widziałeś takie dzieło? Oczywiście, rewelacyjny film. No. I tam jest taka scena, w której Woody Allen gra plemnika, który przygotowuje się do opuszczenia pokładu, że się tak wyrażę. I on stoi w grupie takich samych plemników i rozmawiają o tym, co się stanie, jak właśnie wyjdą na zewnątrz i co będzie, co ich czeka i tak dalej, i tak dalej. No jest to świetna scena, świetnie rozrysowana, świetnie zagrana, świetnie napisana. Natomiast wygląd Woody'ego Allena i jego kompanów, jak zobaczyłem, wiesz, kibiców UKS-u ubranych tak na biało jednakowo, to mówię, kurde, Woody Allen po prostu, wiesz, Woody Allen przewidział przyszłość po prostu. To było coś niesamowitego. No to prawda, No, to... może oni jak tam siedzieli, słuchaj, jak oni tam stali ze sobą i mieli te napisy UKS z tyłu na plecach, może to i fajnie wyglądało, ale z No, na daleka pewno to fajnie wygląda. wyglądało komicznie. Ja rozumiem jeszcze, jak ci Komicznie. członkowie Ku Klux Klanu mają takie te czapki, takie te spiczaste kaptury i trzymają pochodnie w rękach, to wyglądają rzeczywiście Tak. tak przerażająco, ale ci tutaj to Latyni. wyglądali jak taka jedna zlana masa i tak rzeczywiście można było powiedzieć, że to takie plemiczki. Także Woody Allen. dobre. Tak, tutaj jak przyjechał, tak, tutaj jak przyjechał, nie wiem, jakaś taka ekipa, nie, czy to zaraz, kto to przyjechał? Na czarno Na cali czarno ubrani być, ubrani, nie, czy to Śląsk? tak. No, to Tak, wyglądali, kurczę, Śląsk Wrocław. zawodowo i wiesz, i profesja. Śląsk Wrocław, natomiast tutaj to Tak. po prostu... Natomiast najśmieszniejsze było, muszę ci powiedzieć, że ja później szedłem do pracy rano i spotkałem dwóch takich kolegów, wiesz, którzy się wydostali ze stadionu. Właśnie jeszcze byli w tych białych strojach, także oni gdzieś krążą po mieście, muszę ci powiedzieć. Natomiast fajnie było, też powiem, imprezowo było bardzo interesująco. No, dawno nie widziałem przyjaciół i znajomych, którzy się tak, by się tak zrobili. No... Śmieszne to było, powiem ci szczerze, fajnie, fajnie. Natomiast faktem jest, że kurczę, też niektórzy no, przeginali, no tam po prostu. O, śmiesznie było. Zasadniczo dziwny wieczór. I jednak to, co powiedziałeś, że kurczę, nie lubisz derbów. Ja chyba też mam coś takiego, że jednak niespecjalnie lubię, bo one są zbyt energetyczne jak dla mnie. Chociaż może jakbyśmy wygrali, to No, bym ja inaczej. powiem ci, że miałem fajny czas też w tym naszym sercu Łodzi, bo spotkałem się z No. Potargowiczem Robertem, którego pozdrawiam, jeżeli słucha, pewnie nie, ale pozdrawiam. Pozdrawiam go. No, także przybiliśmy piątki i podziękowałem mu za to, co zrobił dla i robi dla Leszka Iwanickiego, naszego piłkarza, który jest bardzo schorowany, ma kłopoty zdrowotne duże.
No i Robert go przywiózł z Warszawy, załatwił mu tutaj lekarza klubowego, dopilnował. Także no będzie operowany, będzie później rehabilitacja, także no to wielkie słowa uznania, że No, fajna sprawa. po prostu no to nie tylko są słowa, tak? To jest po prostu determinacja i zrobienie, także elegancko, no. Także super. No i tak, pozdrawiam również no, Marcina Tarocińskiego, Tarota, który też zrobił kawał dobrej roboty dla naszego kolegi Wojtka, bo odwiedził, no to już my rozmawiali wcześniej z paroma osobami jeszcze na temat zdrowia Wojtka i też Leszka Bogdanowicza pozdrawiam, jeżeli jest tutaj, no bo też był w to zaangażowany i no i nasz trener Janusz Niedźwiedź i Daniel Tanżyna powiedzieli kilka ciepłych słów do Wojtka właśnie i Wojtek dostał te SMS-y z nagraniem, także chłopaki też wiedzieli, że tam gdzieś ktoś leży chory i ogląda jednak ten mecz i daje na, to, ten mecz, ta walka piłkarzy o ten punkt, tak, czy o zwycięstwo, daje nadzieję właśnie, że trzeba walczyć do końca i się nigdy nie poddawać. Także Wojtek, jeżeli nas słuchasz, mam nadzieję, że nas słuchasz, także pozdrawiamy cię serdecznie i wiedz, że jesteśmy z tobą też teraz tutaj. Także jesteśmy jedną wielką rodziną, to jest taka prawda, tak? Także to nie są jakieś banały, no. No, no i tak. tak, także, no, ale było też śmiesznie, no bo na koniec żeśmy wylądowali w tym sercu Łodzi, żeśmy tam siedzieli chyba ze 3 godziny, a skończyło się tym, że później musieliśmy kolegę jednego wdrapywać na 4. piętro, nieść i portki mu poprawiać 4 razy, bo mu spodnie spadały, więc było śmiesznie. Widziałem to. Widziałem. Tak, po prostu było... No, pozdrawiamy też kolegę, jak nas słucha, to pozdrowienia serdeczne od nas. No cóż, tak, najgorsze dobrze było to, mieć że kolegów trzeba obok. było... Najgorzej jest Tak, tak, być oczywiście. zostawionym samemu sobie, no. Ważne jest, z kim Tak, tak, pijesz. tak. Tutaj hasło You Never Walk Alone jednak znalazło zastosowanie na szczęście, bo no, mogło być ciężko. Natomiast najgorsze było to, że trzeba no, następnego dnia do pracy iść. No kurczę, blade. No oczywiście zawsze mogłem po meczu wrócić do domu i się położyć spać o 21:20, ale no... Słaby charakter niestety. No ale cóż, było, minęło. Następne derby na pewno wygramy, bo to w końcu musimy No wygrać. tak, tak, Także, tak. no dobrze. Oczywiście. Tośmy się pośmiali, ale no to teraz może na poważnie zmieniamy tonację o 180 stopni, bo Wszystkich Świętych się zbliża. Święto bardzo specyficzne i no, które nawet lubię, muszę powiedzieć. Bardzo nawet lubię. Także jest to taka okazja, żeby sobie powspominać różnych ludzi, których nie ma, bo to zawsze tak się dzieje w różnych gazetach, w telewizjach, radiach i tak dalej, i tak dalej. No my też mamy co wspominać, bo mnóstwo piłkarzy nie ma, mnóstwo kolegów z trybun nie ma. Co ty na to, Piotrze? Masz, zdaje się, jakiś garść wspomnień o ludziach, którzy razem z tobą stali na stadionach różnych, a teraz ich po prostu nie ma. A może są gdzieś. No właśnie, no bo to jest tak, że widzę dla mnie, tak jak ktoś kiedyś powiedział, zresztą wiem kto i też go już z nami niestety nie ma, to właśnie to nie są ci piłkarze typu, nie wiem, Boniek, Smolarek, Wraga i tak dalej. Tak naprawdę to są ci koledzy, z którymi stoisz na trybunie, z którymi jedziesz na mecz, z którymi się spotykasz w ciągu tygodniu. I to jest ten prawdziwy widzew, ten taki namacalny, dotykalny i ten żywy. I tak właśnie ci chłopcy, których no miałem okazję poznać w latach 80. jako taki młody chłopaczek, później już taki no, dorastający młodzieniec, albo później już no, żonkiś i ojciec. Także no, to są te wspomnienia najfajniejsze i najmilsze, i do których zawsze wracam najlepiej i najmilej. Chociaż mamy teraz piękny stadion i jest, no, że tak powiem, atmosfera nieziemska, no bo tak dach się urywa od tego śpiewu, to jednak zawsze sobie myślę o tych, którzy no nie doczekali tego, a wielu chłopaków po prostu no nie doczekało. Całkiem niedawno odeszli, tuż praktycznie przed otwarciem tego stadionu i jest mi tak podwójnie wtedy przykro. Bo pewnie byliby z nami, by się cieszyli tym właśnie stadionem, tą atmosferą. No, oczywiście, no cała masa ludzi, którzy odeszła, tych chłopaków, no to nie jestem w stanie o każdym z nich powiedzieć, bo czasu jest mało i z niektórymi byłem bliżej, z niektórymi byłem trochę dalej, więc no będę musiał niestety powiedzieć o tych, o których tak najbardziej pamiętam. Te wszystkie odejścia to były zaskakujące, tak
Jak ostatnio dowiedziałem się właśnie o odejściu takiego mojego kolegi, który się nazywał Wiesław Matczak. I Wiesiek Matczak był, jak go poznałem, to był właśnie taki, nie wiem, miał 15 lat czy 16. Był amatorskim bokserem, mistrzem Polski juniorów. Także no, był takim fajterem. Także no, jak były turnieje Orła, no to wychodził z naszej grupy i mówił, no to który z panów, który z was na solówkę. No i tam za bramką później telewizja łódzka pokazywała takie właśnie sparingi, które Wiesiek po prostu no, wygrywał nam wszystkich, łoił. Przy meczach derbowych zawsze się też na końcu meczu urywał, żeby tam nie stać z policją, tylko zawsze z koniem albo z kimś innym tworzyli taki duecik, albo w trójkę z góralem, albo jeszcze z kimś się wyrywali. Zawsze podchodzili do jakichś kolesi z ŁKS-u i wracali, mieli kilka szalików ŁKS-u zdobycznych. Także no, jeździliśmy po tej całej Polsce z Wieśkiem. Gadaliśmy sobie o życiu, śmialiśmy się, łoiliśmy preparat w pociągu. Fajnie było, sympatycznie, miło. No a dzisiaj właśnie się, znaczy wczoraj no. Dowiedziałem się właśnie, że leży gdzieś na cmentarzu, na gadce starej. Mój kolega z dawnych lat. A, dziwne uczucie. Także smutne, no. Co roku też staramy się, mamy taką teraz nową tradycję, która na Zachodzie jest częstą tradycją, ale u nas jest nową tradycją. Więc spotykamy się corocznie, będziemy się spotykać, teraz byliśmy pierwszy raz na grobie naszego kolegi Tomka, który miał tak naprawdę ksywkę Kuba i wszyscy go znali jako Kubę z ulicy Kopernika. I zawiesiliśmy mu szalik na grobie, także posiedzieliśmy właśnie nad tym grobie, zadumaliśmy się trochę nad nim, nad tym jego zdjęciem i później się przenieśliśmy do pubu i tam żeśmy również o nim pogadali sobie i mieliśmy też fajny czas ze sobą. Także Kubuś to taka osoba, która była mi bardzo bliska, bo też jak właśnie miałem tych 15 lat, to często spędzałem czas właśnie tam na Kopernika, na Kili Skłodowskiej. Kuba i Darek. Darek był takim moim przyjacielem, a Kuba był kolegą, bo no właśnie z Darkiem chodziliśmy na te różne imprezy taneczne i sobie pożyczaliśmy ciuchy i żeśmy uderzali do różnych dziewczyn, a później żeśmy tam sobie rozgadali co i jak. Zapraszaliśmy się do siebie i to było bardzo miłe, fajne. Jeździliśmy razem na mecze. Z Kubusiem no to też były różne historie z tych takich najbardziej znanych. No to, że Kuba był bardzo związany z Wilem z Wisły Kraków, także to praktycznie zgoda, to była taka zgoda, nie tyle, że kibice z kibicami, ale właśnie ta czołówka kibicowska się znała i cała reszta już tych kibiców to też tak krzyczała Wisła Kraków i tak dalej, ale poznawała oczywiście swoich kibiców Wisły Kraków, jeżdżąc na wyjazdy w Krakowie, czy przyjmując tych ludzi tutaj u nas w Łodzi, tam już czekając rano na pociąg, jak przyjedzie i zabierając ich do miasta. Także tak to, takie wyglądały te przyjaźnie, albo ich nocując tak po prostu mówiąc, możesz u mnie przekimać chłopie, nie musisz nigdzie tam wracać do Krakowa, tylko czy tam do Białegostoku, tylko masz u mnie spanie. No i co? I tak byłem z tym Kubą właśnie na takim niesamowitym meczu, kiedy Wisła Kraków wchodziła do pierwszej ligi, grała w drugiej, no bo nie było wtedy ekstraklasy, no i grała taki mecz barażowy z Górnikiem Knurów. Nie wiem, czy w ogóle taki klub istnieje dzisiaj jak Górnik Knurów. Ale no, trafiłem na wyjazd z Wisłą, jechaliśmy do Knurowa, więc to taka była też, no, w trójkę jechaliśmy tylko właśnie ze Strzelbą i z Kubą. Fajny wyjazd, dużo wrażeń. Tak samo taki wypad dwudniowy pamiętam z Kubą, jak pojechaliśmy do Białegostoku i pojechaliśmy już dzień wcześniej. Także tam już czekała na nas Jaga, cała ta czołówka i żeśmy sobie siedzieli na takim boisku jakimś takim z ławeczkami i na tych ławeczkach siedzieliśmy, piliśmy szampany, opalaliśmy się, śmialiśmy się, wygłupialiśmy się, później przenieśliśmy się na taki skwerek i no i tam już w ogóle tej Jagi było pełno i tam, no niestety, ale dalej nie pamiętam. Tak to było. Także Kuba i ten jego wiecznie przypojony papieros i ten uśmiech taki. Mało słów, ale zawsze konkretnych. Szkoda. Bardzo smutne to jest, że już go nie ma. Także przykre to jest. Fajnie też się kibice zawsze zachowywali, bo
robiliśmy zbiórkę pieniędzy i odwiedzaliśmy właśnie tą wdowę i dziecko jego chłopca, który kiedyś, pamiętam, też stał właśnie w szkole, gdzieś tam była akademia i kibice UKS-u rozdawali jakieś smyczki i taka cisza była i tylko ten syn usłyszał z tyłu głos, chyba cała sala usłyszała: nie wiesz. I chłopiec posłuchał taty. No, także no, No Kubuś, tak. kochany nasz Kuba. Kolejną osobą taką, którą no, będę zawsze wspominał, to jest Antał. Ci, którzy go znają, no to wiedzą, o kogo chodzi, a ci, którzy nie znają, no, to warto pewnie no, też powiedzieć z imienia nazwiska. To Piotr Magier, który pochodził z Dąbrowy i tam na Dąbrowie był chyba jedynym kibicem Widzewa wtedy. Bardzo często go było widać na Zarzewie, tutaj obok, na takim osiedlu i tam no, przyjaźnił się z muzykiem. Często u muzyka tam po prostu kimał. To taki charakterystyczny kibic Widzewa, który zawsze był taki bardzo niewysoki, z wąsikiem, grubiutki taki antałek właśnie czerwony i śpiewaliśmy razem You'll Never Walk Alone po angielsku. Ja go uczyłem, pamiętam, kiedyś w parku i się nauczył i żeśmy razem ciągnęli. Bardzo dobry człowiek, o takim kochanym, dobrym sercu, zawsze taki towarzyski, przyjazny. Miał jedną może wadę, a może taki, może zaletę, nie, nienawidzi UKS-u, także jak tylko był UKS, to zanim mu powiedzieli, że to jest twój kumpel z UKS-u, to tamten już dopadał go i go tam termosił, bo brał go właśnie za włosy i okopytał go tam gdzieś, bach, krótka była piłka, także no. No. No i tak, no. Cała masa chłopaków, no kogo tu jeszcze tak wspomnieć, no na pewno pamiętam chłopaka, który się najszybciej zawinął, to niejaki czarodziej, Michał Rudzki, też Zarzewa, nie wiem, miał może ze 25 lat, no chłopak z niesamowitą fantazją, no ta fantazja niestety go za daleko niestety poniosła i go już dzisiaj nie ma, ale to też był taka historia, była niesamowita też kiedyś, jak staliśmy pociągiem i nie wiem, to chyba już kiedyś opowiadałem, a może już nie wiem, wszystko już mi się mylą, ta nasza audycja. Nie, ja posłucham pewnie. Ja posłucham. Kanar tam wszedł i macha na niego palcem, mówi chodź, no i my zaskoczeni, no i ten Michał wyszedł, tam czarodziej do niego, za chwilę czarodziej wraca, siedzi już z nami, patrzy, ma tutaj ten konduktor idzie i taką ma śliwę pod okiem, nie? Taką nabitą. No ty Michał, co się stało, nie? Czarodziej, ty to tam? On mówi, no wiesz, no, dobierał się do mnie, nie? No tak. No, no, no tak, tak. No, ale tak jak mówię, no alkohol, to wszyscy ci chłopcy, no niestety, ale zmarli ze względu na te właśnie używki, na to, że sobie nie potrafili poradzić w życiu tak do końca, tak, czy to właśnie z partnerką, czy z pracą, czy z sensem w ogóle życia, no bo może nie widzieli tego sensu i no wiadomo, że te używki, no to tak sprawiają, że człowiek jest w strasznym ciągu i płynie i w przypadku właśnie Michała nawet tak było, że z psem jego to musieli koledzy wychodzić. Także no. A kolejny taki zawodnik, no którego też pamiętam, to już ten najmocniejszy fighter chyba na Widzewie, jaki był wtedy. No, dzisiaj to ja się nie wypowiadam. Ale to był Karo, taki nasz kolega Wojtek. Kolega Wojtek, który też mieszkał właśnie na Kopernika i to był taki facet, który no niczego się nie bał, po prostu. Wychowany w trudnych warunkach, sierota, to mu właśnie mieszkał tylko z babcią tego Kopernika, później na Gdańskiej. No, znany był w całej Łodzi, no po prostu no, kibice UKS-u go znali i go szanowali. I czasami właśnie kibice UKS-u braliśmy ze sobą też na wyjazdy, na Legię. Tych, którzy byli w porządku i którzy byli waleczni, no. Także no... Karo to był no naprawdę model, no model to był. Po prostu śmiechu co nie miara. No. Też miał taką niestety wadę, że miał lepkie dłonie i był kleptomanem, więc kiedyś zabrał mnie na graliśmy gdzieś tam w pokera w Maksimie i no i a wcześniej byliśmy u mnie w domu i później jak powiedziałem chłopakom, bo że był mnie właśnie Karol na chacie, no to powiedzieli, czy tam już nic nie zginęło. Ja mówię, no jak, no przecież kolega. On mówi, no i mu się wszystko przyklejało, no, był kleptomanem, no. Także, no mnie nie okradł. Także. No, no ale tak. Taką miał łapę, takie miał no, ale przywalenie. To jest strasznie ciekawie się słucha tych historii.
W ogóle taka, znaczy mam takie wrażenie w ogóle, wiesz, że jak odchodzi pierwsza osoba taka, wiesz, z twojego kręgu, no to jest, wiesz, wielki szok. Druga czy trzecia, no to jest, wiesz, tak samo, no straszne wrażenie, to pamiętam, jak byłem młodszy, jeszcze bardziej młodszy niż teraz, no to właśnie, wiesz, te pierwsze śmierci, jakie mnie spotkały właśnie rodziny czy znajomych, to były, wiesz, szokiem. Teraz oczywiście za każdym razem tak samo jest, kiedy się dowiaduję, że ktoś z bliskich odchodzi, no to jest wiadomo, to nie jest nic wesołego. Natomiast teraz już tak podchodzę bardziej, wiesz, z jakimś takim, nie wiem, większym dystansem do tego, z takim zrozumieniem, że tak musi być, tak jest, no i koniec, no co tutaj, to tutaj się zrobi. Natomiast niezmiennie mnie właśnie dziwi ta sytuacja, wiesz, że już się z takimi ludźmi, już się nie spotkasz z nimi, prawda? Nigdy. Przynajmniej tutaj, na tej ziemi, prawda? Że no już sobie nie pójdziecie do parku, wiesz, nie zagracie sobie w pokera u Maksima w Gdyni albo u Maksima w Łodzi, prawda? Albo nie pójdziecie na stadion, nie będziecie, kurczę, wiesz, krzyczeli, wrzeszczeli, tylko po prostu, wiesz, było, minęło, koniec, nie? No, dziwna, dziwna historia. Jak ty sobie z tym dajesz radę, z takimi właśnie odejściami? Czy to jest dla ciebie olbrzymi szok, olbrzymi... No nie wiem, właśnie, jak ty sobie dajesz z tym radę? Wiesz, no, dowiaduję się i, wiesz, no, wspomnienia się cofają i od czasu do czasu, jak mam jakieś zdjęcia, mam przecież zdjęcia też z tamtych lat, więc sobie, no... Wspominam tych ludzi, czy właśnie przy okazji takiego dnia jak dzisiaj, czy jak dzisiaj, jak pierwszego. Ja ogólnie to nie lubię tych świąt, tego pierwszego, i też uważam je, że są w ogóle niezgodne ze Słowem Bożym, które mówi, że należy się modlić za ludzi żywych, a nie za ludzi zmarłych, i tutaj należy dobrze żyć. I tutaj przez ten czas, który został nam dany, a nigdy nie wiemy, jaki jest nam dany, więc trzeba po prostu żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Więc no nie lubię tego święta, tego biegu i tego patrzenia, jak to, jakie czy już kozaki kobiety nałożyły, czy futra, i patrzenia, jak to wygląda ubrany, i spotykania się z tą rodziną, którą się widujesz tylko raz w roku przy okazji tego, i czy grób jest tu umyty, to i wszyscy biegną od jednego cmentarza do drugiego. No to po prostu jest tak mi obce już teraz duchowo, że to widzę takie, no po prostu to tak duchowo oglądam i uciekam, także uciekam w góry, w Tatry, i nie ma mnie, także staram się przyjść, albo staram się przychodzić w ciągu całego roku, tak, że no to dla mnie groby są rzeczą tak bardzo ważną, że no ja w ogóle chyba teraz troszkę może powiem coś takiego intymnego, ale bardzo się dobrze czuję na cmentarzach, także lubię tam przychodzić. Każdy się czuje dobrze. Nad sensem życia. No, wiesz, jak patrzysz też, czasami przechodzisz i widzisz te właśnie młode twarze tych ludzi, którzy odeszli, mieli 20 lat, no tak ci się robi smutno i źle, no. Albo widzisz, tam ludzi masz 50 lat, widzisz, że ktoś miał 49, 48, no to też cieszysz się, że jeszcze żyjesz, no bo jako chrześcijanin ja po prostu wierzę i ufam, tak? To jest moja wiara, że to nie jest, to się wszystko nie kończy tu i teraz. Że wierzę w to, że, no, że to trwa i natomiast no, jest mi tutaj dobrze, tak? No to czerpię satysfakcję z każdej chwili, z każdego dnia, i tak wiem, że nie wiadomo jeszcze, ile jest dane, i staram się po prostu, no dzisiaj jest piękny dzień i wiem, że po prostu już mi się twarz cieszy, wiem, że pójdę na spacer po Łodzi, będę się po prostu szwendał jak ten włóczyk, i to mnie po prostu już cieszy, że tam gdzieś pójdę albo coś smacznego zjem, i to będę szedł z przyjacielem, z moją żoną, to może no, po prostu no rewelacja. Tak, także no pozwoliłem sobie na chwilę takiej tutaj tego, co sam sądzę o tym święcie. No dobrze, dobrze. A słuchaj, no okej, dobra, bo powiem ci szczerze, że ja też jednak lubię cmentarze, wiesz, jakiś taki zwierzy spokój. Taki, no faktycznie, wiesz, jak wszystkich świętych jest, no to może faktycznie te tłumy mogą tutaj, no, jakby to powiedzieć, męczyć może trochę, ale wiesz, no tradycja, słuchaj, po prostu tradycja, rzecz święta. No, jest to święto i niech będzie, bo ono jest nasze od wielu, wielu lat i no i w ogóle, no i generalnie, wiesz, no ten widok takich rozświetlonych cmentarzy, no niesamowity, robi to niesamowite wrażenie, wiesz, no może to jest pokłosie jakoś też naszej historii, wiesz, że jak gdyby przez długi czas przecież było tak, że to było jedyne miejsce cmentarz, na którym mogliśmy być tacy, no, wolni. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, wiesz, czy dziwnie, prawda?
Nie wiem, tu już nie chcę wchodzić w aż takie głębokie, analizy tego wszystkiego. Ja natomiast Wszystkich Świętych lubię. Znaczy te tłumy są faktycznie męczące, wiesz, i ta pogoń jest męcząca i w ogóle. Natomiast no, lubię zdecydowanie. Natomiast już poza tymi świętami lubię chodzić po cmentarzach, bo po prostu jest to bardzo ciekawe, wiesz, poznawczo, no i oczywiście też metafizycznie i zaduma i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, masz jakiś swój ulubiony cmentarz? Jeżeli można tak powiedzieć, taki do po prostu zwiedzania, oglądania, albo wiesz, że czujesz, że jest tam po prostu mam pięknie. kilka takich cmentarzy. No. Na pewno najbliższy mojemu sercu jest cmentarz przy ulicy Ogrodowej 37, czyli cmentarz zwany też Starym w Łodzi, albo inaczej Łódzkimi Powązkami. Więc no, jest mi on bliski, no bo tam leży zarówno moja babcia i mój dziadek, którzy się wywodzą z Kresów i tam się poznali, pokochali, natomiast no, przyszło im później opuścić tę ziemię z racji wejścia 17 września 1939 roku wojsk sowieckich do Polski i później działań właśnie sowiecko-żydowskich i wysyłki gdzieś tam na Syberię. I no, zakończyli życie tutaj, także leżą właśnie na starym cmentarzu w Łodzi. Leży też tam siostra mojej babci, moja ciocia, którą no, bardzo kochałem. Jest mi bliska na tyle, że właśnie już się zainteresowałem tym grobem, żeby po prostu tata przepisał na mnie, żeby tam mógł też spocząć. To mi się udało też taką tabliczkę dla niej zrobić, taką wypalaną na ceramice i to taką starą jeszcze metodą z XIX wieku. Taką, także to nie zginie, nie wypłowieje to zdjęcie i jeżeli ktoś tego nie zniszczy młotkiem czy czymś, to będzie cały czas jeszcze ze 100 lat albo i więcej. Także z tego się cieszę. Tak, to jest mój jeden z ulubionych cmentarzy. Poza tym, no to bardzo lubię jeszcze cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim. Stary cmentarz w połączeniu z cmentarzem Ewangelii. O, to nie byłem. No, jest to niezwykły cmentarz, także leży tam bardzo dużo znamienitych ludzi i dużo dobrych Polaków, walecznych rycerzy Rzeczpospolitej. I po stronie właśnie tej, o której teraz mówię, tak, czyli katolickiej, ale również na części prawosławnej, czy na części ewangelickiej. Lubię też cmentarz żydowski w Łodzi, Kirkut, też tam lubię pokazywać, przyjeżdżają ludzie z innych krajów, czy z innych części Polski, no to przychodzę, tam śmiesznie jest czasami, no bo to są często majętni ludzie i wchodzę i to ten Żyd, który tam siedzi, to już ode mnie kasy nie bierze, no bo oprowadzam. Natomiast od nich bierze, mało tego, oni jeszcze więcej dokładają, no bo widzą, że ja nie zapłaciłem, to czują się zobowiązani, żeby więcej dać na ten cmentarz. Takie miłe jest. No i co? I no jest to też niezwykła nekropolia, największa w Europie, także no macewy, które stoją, obrośnięte bluszczem, pełno bluszczu, wielkie grobowce rodzinne, rodzin znamienitych tutaj na terenie Polski mieszkających, naszych braci, starszych w wierze. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Jezusa Chrystusa. Także to niezwykłe. Także powiem ci, że no bardzo lubię też cmentarz w Kaliszu. O, cmentarz w Kaliszu. Aha. Cmentarz w Kaliszu to polecam, jeżeli ktoś nie był, to koniecznie na stary cmentarz w Kaliszu. To same groby XIX-wieczne, także no sam piaskowiec, sama po prostu sztukateria, no krzyże na nich, wieńce, jakieś kotwice pozawieszane, no piękne zdjęcia i tak dalej. No, jeżeli ktoś lubi taką sztukę, no bo to jest sztuka, tak? Jeżeli ktoś się tam dobrze czuje, lubi muzykę Dead Can Dance, to polecam. A ty? No ciekawe, słuchaj, to właśnie wspomniałeś no właśnie o cmentarzu przy Ogrodowej. Ja muszę ci się przyznać, że ponieważ ja wiesz, w części zachodniej miasta no, słabiej trochę znam Łódź, wiesz, są takie właśnie enklawy, że wiesz, przez wiele lat nie znałem w ogóle Bałut. Tak samo w ogóle cmentarz przy ulicy Ogrodowej był mi zupełnie nieznany, wiesz, ja tam trafiłem już jako dorosły człowiek, ledwie z 10 lat temu może przy okazji pogrzebu jakiegoś dalekiego wujka. I kiedy zobaczyłem, jak wygląda właśnie ten cmentarz, słuchaj, to po prostu usiadłem z wrażenia, wiesz, naprawdę. No to tutaj wspomniałeś o Powązkach, no to no może nie aż tak, ale generalnie nie ma lipy, no, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć. Co, to przepiękne nie, miejsce, także polecam każdemu. To słowo łódzkie, Powązki to jest, Macieju, to już jest słowo przedwojenne, bo
Tam po prostu co piąty grup to leży no, jakiś bohater Rzeczpospolitej, także no, tam jest cała masa żołnierzy Armii Krajowej, weteranów Tak, to, to, 1863, to. 1905. Także no, to jest no, miejsce niezwykłe, bez dwóch zdań. Ja muszę ci powiedzieć, że tak, bo ja tam sobie po godzinach wieczorami piszę książki różne. Było takim przedziwnym, wręcz metafizycznym doznaniem było dla mnie, że pisałem jakiś rozdział, wiesz, o ulicy Nawrot, słuchaj, przy której mieszkałem zresztą kiedyś, i później o ulicy Przejazd, czyli dzisiejszej Tuwima, i później, nie wiem, następnego dnia poszedłem na cmentarz przy Ogrodowej i spotkałem ludzi, o których pisałem, słuchaj. To było niesamowite uczucie w ogóle, że nagle patrzę, wiesz, mówię, o kurczę, to są ci ludzie, których życie odtwarzałem przed momentem, wiesz, czytałem o nich w gazetach, pisałem jakieś biogramy, odtwarzałem koleje ich życia i nagle patrzę i stoję przy grobie tych ludzi. Nieprawdopodobne doznanie. Także to cmentarz przy Ogrodowej faktycznie jest godzien polecenia każdemu łodzianinowi i nie tylko, bo to jest miejsce, które no, no jest przepiękne. Z takich podobnych rzeczy, słuchaj, też miałem takie odczucia, kiedy pojechałem do Lwowa. No, tam jeździłem swego czasu dosyć regularnie i poszedłem sobie na cmentarz Byczakowski. Słuchaj, no to po prostu tam można. Nie wiem, ja nie jestem wychowany w jakimś wielkim kulcie kresów. Oczywiście kresy są dla mnie ważne i uwielbiam tę część Polski, tę część historii Polski i tak dalej, ale no wiesz, ja już jestem pokoleniem trochę innym, powojennym, które oczywiście, wiesz, moja rodzina spod Grodna pochodzi, ale generalnie nie mam aż takiego wielkiego sentymentu właśnie do tej części Polski, czy byłej Rzeczpospolitej. Natomiast jak pojechałem na cmentarz właśnie Wyczakowski i zobaczyłem tę naszą historię właśnie w takim, no podaną na tacy, wiesz, to niesamowite doświadczenie, wiesz, to chodzenie właśnie wśród grobów i odczytywanie tych słynnych nazwisk, które znasz, wiesz, no uczyłeś się historii w szkole, uczyłeś się literatury na języku polskim i tak dalej, i nagle patrzysz na tym Łyczakowie, po prostu wszystko jest, no niesamowite doświadczenie, wiesz, także warto zwiedzać cmentarze, bo one są, no oprócz tego właśnie, że no są po prostu przepięknymi miejscami, przynajmniej niektóre, to jeszcze przy okazji, no to jest wielka lekcja historii. Też było dziwnym doświadczeniem dla mnie, na przykład, słuchaj, zobaczenie Père Lachaise w Paryżu, wiesz, bo oczywiście pojechałem tam jako, nie wiem, jakiś dwudziestoparoletni chłopak. No i oczywiście wszyscy by myśleli, że ja tam pójdę zobaczyć grób Chopina, czy tam jakieś inne Polonika, a my żeśmy oczywiście pojechali zobaczyć grób Jima Morrisona, pomazany cały jakimiś mazakami i tak dalej. No właśnie, ale to chodzenie właśnie po tym Père Lachaise to było niesamowite, bo z kolei mogłeś dotknąć historii światowej. Oprócz tego, że mogłeś dotknąć historii polskiej, prawda, bo tam mnóstwo Polaków jest pochowanych i to takich słynnych, znanych i zacnych, no to jeszcze masz całą historię, wiesz, sztuki świata, poezji świata, malarstwa, muzyki i tak dalej. Ja już nie mówię o poziomie pomników, grobowców, to jest no, niesamowite doświadczenie. Także to były takie cmentarze, które zrobiły na mnie wrażenie pod względem takim właśnie, nie wiem, artystyczno-historycznym, wiesz, to jest taka coś jak cmentarz żydowski w Łodzi. Również ma niesamowity nastrój, ale też jest, nie wiem jak to nazwać, plastycznie on jest przepiękny. Wiesz, bo to co wspomniałeś, właśnie te macewy pochylone, obrośnięte tym bluszczem, te grobowce rodzin poznańskich i innych, no to robi, wiesz, niesamowite wrażenie i nie dziwię się, że tak wiele osób chodzi tam z aparatami, czy próbuje to jakoś utrwalić, bo to jest naprawdę duże przeżycie estetyczne. Natomiast, jak już się trzymamy tego tematu, słuchaj, to najdziwniejsze dwa cmentarze, jakie widziałem, to jest cmentarz, słuchaj, w Berlinie, w takiej dzielnicy Friedrichshain chyba na Friedrichshain jest ten cmentarz, i cmentarz na Krymie, słuchaj, kiedy jeszcze tam nasi bracia z Rosji sobie nie zabrali tego Krymu. To pojechałem na Krym i widziałem cmentarze tatarskie, słuchaj, to po prostu coś nieprawdopodobnego, bo nie wiem, czy ty byłeś na Krymie w ogóle kiedyś? Jeździłeś tam? Nie byłem na, niestety nie byłem na Krymie, mnie na wschód to nie ciągnie. Natomiast no, A, miałem no to. okazję widzieć cmentarz tatarski na Podlasiu, także widziałem, jak ludzie są chowani, A. Tatarzy, polscy Lipkowie pochowani Okej. są tutaj na u nas, na naszych ziemiach. Niesamowite miejsce, rzeczywiście, Okay. niesamowicie są krakowie. No niesamowite, ale wiesz. Zresztą Tutaj odwrotnie, ten tak? Krym, Nogami słuchaj, to jakoś tak, jest no. nogami do przodu. Nie, Nie, mówię, nie wiem, te powiem ci, tablice tutaj są ten tak, w tą zwyczaj. stronę tak są ułożone, że właśnie te nogami do A. przodu.
Także od tej strony jest tablica, Nie, z drugiej strony. zwyczajów nie znam, także nie chcę tutaj czegoś pomieszać. Natomiast powiem ci, że Krym jako miejsce w ogóle jest przepiękną rzeczą, bo to jest płas, to jest, wiesz, Krym w ogóle jak jedziesz, to jest jak Holandia, wiesz, jest płaski, płaski, płaski i są wielkie, wiesz, plantacje, winnic i tak dalej. I w pewnym momencie, jak dojeżdżasz na brzeg Morza Czarnego, nagle wyrastają góry. Takie, wiesz, wielkie, posępne, skaliste góry, słuchaj, z których widać przepiękne morze. Także jak pływasz, to jesteś sobie, wiesz, w morzu, a jak się odwracasz ku plaży, to widzisz, wiesz, strzeliste, skaliste wybrzeża. No, niezapomniane widoki. Natomiast właśnie te cmentarze tatarskie, które miałem okazję odwiedzić, są na stokach gór, wiesz. I właśnie ci Tatarzy sobie leżą, słuchaj, w słoneczku z widokiem na morze. Robi to niesamowite wrażenie w ogóle. Także jest to zupełnie inne niż, wiesz, niż nasza tradycja, prawda? Tak samo jak widziałem cmentarz w Odessie, słuchaj, w którym oczywiście było mnóstwo pochowanych Polaków. No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I tam też na przykład, nie wiem, kształt grobowców, który każdy był otoczony, słuchaj, takim płotkiem, wiesz, wysokości, nie wiem, 1,5 metra może, co wyglądało jak takie małe zagródki, słuchaj. No niesamowicie w ogóle to wygląda i refleksja, wiesz, jak różni ludzie mają różne tradycje i w różny sposób podchodzą, nie wiem, do śmierci, do cmentarzy, do zdobnictwa i tak dalej. Także to jest bardzo pouczające. Natomiast przedziwnym wrażeniem dla mnie było pojechanie do Berlina, słuchaj, i właśnie odwiedzenie tego cmentarza. Tak sobie po prostu jechałem rowerem i nagle zacząłem cmentarz. Mówię, o, jeszcze tutaj na cmentarzu, w Berlinie jeszcze na cmentarzu mnie nie było. No i poszedłem sobie. No i z kolei zobaczyłem, słuchaj, taką część cmentarza, która jest całkowicie pozbawiona religii. Wiesz? To znaczy, wiesz, bo tak jak u nas są, wiesz, krzyże, napisy świętej pamięci, czy tam błogosławionej pamięci, czy nie krzyży, czy macewy, wiesz, no cokolwiek, prawda? Coś, co jest wyznaczone przez porządek religijny. Tak nagle zobaczyłem pierwszy raz w życiu, słuchaj, cmentarz, który jest całkowicie pozbawiony takich atrybutów. Nie wiem, tam ludzie, wiesz, były groby w kształcie, nie wiem, takich małych kwadratowych kwaterek, wiesz, to były kwadraty na zasadzie, nie wiem, 20 na 20 centymetrów z jakimś zatopionym zdjęciem. W środku, wiesz, z jakimiś kamykami, słuchaj, jak z jakimiś rzeźbkami, z jakimiś, słuchaj, to było tak przedziwne w ogóle, że po prostu widać było, że jak gdyby odwrót zupełny, wiesz, od tradycyjnych religii, wiesz, i to było z jednej strony dla mnie dosyć przerażające, a z drugiej strony budziło bardzo duże zaciekawienie, jak tego typu, wiesz, społeczeństwa, jak gdyby, wiesz, które się odcinają zupełnie od religii, jak sobie radzą właśnie z tą śmiercią, wiesz, i było to dosyć smutne, muszę ci powiedzieć, wiesz, to był taki zbiór jakiś. No, niesamowite, wiesz, zbiór wyobrażeń, zbiór jakichś dziwnych obyczajów, zbiór fantazji. Patrzyłem na to niesamowicie zafascynowany, wiesz, jak to jest w ogóle, jak to działa. No, jakoś działa pewnie, natomiast później opowiedziałem te moje wrażenia mojemu kumplowi z Berlina, który jest człowiekiem totalnie wyzbytym z uczuć religijnych, po prostu zero. I on mówi. I refleksja jego była taka dziwna, bo pożegnaliśmy takiego naszego kumpla z Berlina. I był na grobie jego, ją właśnie po tym naszym koledze Olim został właśnie taki kwadratowy klocek, słuchaj, taki postumencik mały z napisem Oli. I ten mój kumpel właśnie powiedział, to trochę dziwne, że po człowieku zostaje tylko taki mały kwadratowy klocuszek z napisem Oli. No, także to niesamowite, słuchaj, to taka, no, podróże kształcą, wiesz, także ten. Natomiast najważniejsze dla mnie, personalnie dla mnie cmentarze to są dwa. To jest jeden, to jest Sławna Kołopoczna, właściwie to trzy. Sławna Kołopoczna, gdzie leżą moje dziadki organisty. Proszę ja ciebie. Fantastyczny cmentarz. Znaczy był kiedyś, póki niestety drzewa nie zostały wycięte, bo wiesz, pamiętasz, paręnaście czy parę lat temu były takie wypadki, że tam gałęzie jakieś uszkadzały jakichś ludzi, w związku z tym zaczęto wycinać drzewa na cmentarzach niestety. No i cmentarz, który był przepiękny, stał się takim taką łysą polaną generalnie, ale jest to dla mnie taka właśnie, wiesz, bardzo ważna rzecz. Się niedaleko Opoczna, to jest niesamowite. Drugi to są Powązki oczywiście, gdzie tam część mojej rodziny z Warszawy leży. A trzecia część, no to jest ta część, trzeci cmentarz, no to jest ten, który pewnie dla wielu widzewiaków jest też bardzo ważny, bo to jest cmentarz na Zarzewie, gdzie jest pochowany między innymi Krzysztof Surlit. Jest paru widzewiaków sprzed wojny. Tutaj kolega Gargul by na pewno szczegółową mapę tych grobów mógłby dostarczyć. No i oczywiście jest pochowany, nawiasem mówiąc, 50 metrów od mojego ojca, Ludwik Sobolewski. Także to jest takie miejsce bardzo, bardzo ważne i
No zawsze jak idę na Wszystkich Świętych, albo jak bywam na cmentarzach w jakichś innych części porach roku, to zawsze robię taki obchód właśnie, odwiedzam, wiesz, właśnie Ludwika Sobolewskiego, którzy oczywiście mojego ojca i paru członków rodziny, oczywiście, wiesz, wszystkich piłkarzy Widzewa tam sobie oglądam. Czy ty byłeś na pogrzebie Sobolewskiego na Zarzewie? Tak, miałem okazję poznać obydwu panów osobiście, także i Sobolewskiego, i Surlita. Sobolewskiego poznałem praktycznie tuż przed śmiercią, zresztą Surlita też, to parę dni przed śmiercią. No, u Sobolewskiego odwiedziłem go w domu, byłem razem z bliźniakiem, pojechaliśmy, próbując właśnie mu podziękować i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie mu jakoś pomóc, jeśli chodzi o jego zdrowie. No, natomiast To nie Krzyśka znałem Surlita, no to... Nie słyszę? Nie, nie znałem tej historii. Nie wiedziałem, że poznałeś Sobolewskiego. Szacun, panie Piotrze. Naprawdę? No, czy ja fajna wiem. Sprawa. Ja do Sobolewskiego no nie mam szacunku, także to, co później No, nieważne, wypłynęło z ale wiesz. dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, no to to nie pokazuje tego człowieka w dobrym świetle bynajmniej, także ja należę do tych osób, które po prostu, no, dla mnie najważniejsze jest jednak Polska, a nie widzę, więc jeżeli ktoś No, rozumiem. no, gnębił Polaków, tak, i był NKWD-zistą, no to dla mnie na szacunek nie zasługuje. Natomiast jeśli chodzi o Surlita, no to miałem okazję go przybić mu piątkę i podziękować przy okazji tej naszej flagi, którą zrobiliśmy tutaj z Cytronetą. I powiesiliśmy tę flagę i później żeśmy wyszli na środek boiska razem z piłkarzami, którzy byli na tej fladze, żeśmy wręczali takie pamiątkowe dyplomy, czy jak to nazwać, no cokolwiek. No i Surlita, Krzyśka nie było wtedy, ale go spotkałem przy okazji następnego meczu tydzień później, czy 2 tygodnie później, i przed stadionem do niego podszedłem po raz pierwszy w życiu i mówię, że właśnie mieliśmy taką uroczystość, że szkoda, że pana nie było. A on mówi, no właśnie, że no niestety, ale musi tam sobie dorabiać i gra w jakiś zespole odbojów. I dzisiaj też będzie grał, po południu jeszcze. O kurczę. No i właśnie tego dnia niestety, ale na tym boisku tam gdzieś w Szczecinie, czy gdzieś, gdzie on grał, to serce mu stanęło. I było takie smutne i później się okazało, że żeśmy zrobili taką zbiórkę pieniędzy i pojechałem do tej małżonki Krzysztofa i tam przyszedłem do nich, poznałem ją. Tam wręczyliśmy jakąś sumę pieniędzy, żeby jej pomóc trochę, żeby wiedziała, że nie jest sama. Także tak, no, otarłem się o tych ludzi trochę i o tę śmierć tych, no, znamienitych dla klubu ludzi, tak, czy Sobolewskiego, czy Surlita. No, na tym samym cmentarzu również, no, pożegnaliśmy parę innych osób. Tak jak na przykład, no, kogo jeszcze? Ach, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Też nie pamiętam, na powiem ci leci. Może szczerze, mi się ale już mylą słuchaj, wiesz, ten cmentarze, bo wiem, że pogrzeb... na pewno żeśmy żegnali, no, Pawła Kowalskiego, tak, czy Cezarego, czy Tondera, naszego trenera. Były takie dwa pogrzeby ludzi, którzy, no, byli związani z naszym klubem od lat, tak jak Tonder, faktycznie chyba, nie wiem, od początku lat No tak. 60. Czy Tak, właśnie, faktycznie. czy Paweł Kowalski, który też 2 razy prowadził nasz klub i był tutaj osobą bardzo lubianą na Widzewie. Czy no, ostatnio taki też pogrzeb Witka Obarka, naszego trenera, tak już jak mówimy o trenerach, a też takiego bardzo człowieka ambitnego i który potrafił docenić, że na koniec swojej kariery dostał taką szansę być trenerem klubu, zespołu, który reprezentuje, no, taki wielki klub jak Widzew Łódź, i był z tego bardzo szczęśliwy, ale tak naprawdę jak go poznałem osobiście, a miałem okazję go poznać osobiście właśnie, no to był człowiekiem bardzo samotnym i miał swoje problemy, z którymi, no, sam się musiał jednak potykać, nikt mi się tam za bardzo, no, nikt nie zwierzał. No i tyle, opowiadał właśnie o tej niesamowitej atmosferze w szatni, o tym, jak Adrian Budka i pozostali nie chcieli wychodzić po tych treningach, jak zostawali jeszcze. Ja go nie zapomnę, jak wygrywaliśmy w Zgierzu chyba ze 4-0 i na przerwie jeszcze ich opitalał, że tylko 4-0 i że chce kolejnych goli. To było takie fajne, takie widzewskie. No ale cóż, no, odszedł, no.
To było też smutne, że wiedział za dużo i został odstrzelony przez klub, wtedy przez ludzi. To też było takie smutne. Tak. U nas na Lidzewie to jednak też tam są gierki różne i tak dalej. To jest takie niefajne. No ale No tak, tak, to no jak w się każdej, znowu wiesz, wspomnieli jak ludzie, w jak każdej usłyszysz. społeczności czy firmie są różne rzeczy, prawda? No, ja natomiast powiem ci, że ten pogrzeb Sobolewskiego to wspominam jako no, niesamowite czucie, powiem, znaczy doznanie takie, wiesz, powiem ci, że to było no, duża sprawa, ten tłum ludzi, słuchaj, tłum Widzewiaków, poczułem właśnie, że to jest ten, że ten nasz klub to jest jednak duża sprawa, powiem ci. No, także tak. No, nostalgiczny program nam się zrobił, no ale okolicznościowy i no taki chyba musiał być, prawda? Bo no tak, 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 odchodzenie to tak. nie No jest pewnie, prosta taki sprawa. czas jest, no także czas jest zadumy i ja jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tych cmentarzy, o których wspominałeś, no to są tam takie rzeczy, które też są, no które chciałbym się podzielić czy tutaj ze słuchaczami, a mianowicie to, że kiedyś dzięki tobie dowiedziałem się o takim panu, który się nazywał Bonifacy Czerniak, tak miał niesamowite imię i nazwisko. Bonifacy Powstaniec. Czerniak był żołnierzem powstania styczniowego. I w 1916 roku, kiedy władze niemieckie, bo tutaj między rokiem 14, właściwie to, no tak, 14 a 18, no to tutaj w Łodzi byli Niemcy i to oni byliśmy pod panowaniem niemieckim, bo tak się ta linia frontu ułożyła i Łódź była praktycznie przez całe te 4 lata pod panowaniem niemieckim. To no, Bonifacy Czerniak wyszedł razem ze swoimi kolegami weteranami z 1863 roku. To byli wszystko starsi panowie, którzy mieli ponad 80, ponad 90. Szli takim pochodem trzeciomajowym, bo Niemcy się zgodzili na ten pochód, więc po raz pierwszy po 100 latach się pojawiły polskie flagi biało-czerwone i oni, ci panowie starsi, taką grupką sobie tam maszerowali. A właśnie no, szefem tych weteranów był właśnie Bonifacy Czerniak. Także on stał, no, był takim prezesem tego koła weteranów 1863 roku. I smutne jest właśnie to, że kiedy już Polska odzyskała niepodległość i w 19 roku no, walczyła o granicę z bolszewikami, z Bolszewią sowiecką, to no, no właśnie... Chyba właśnie Sowieci zrobili taką dywersję i podburzyli robotników. Ci robotnicy wyszli przeciwko właśnie władzom polskim i na Placu Wolności się zebrało taki wielki tłum i tam wśród nich też wyszedł ciekawy tego mieszkaniec właśnie ulicy dzisiaj Gdańskiej, Czerniak, i zobaczył to, co się dzieje i mu serce pękło i zmarł. Później został pochowany na Żartujesz. starym cmentarzu, ale nie w Alei Weteranów 1863, tylko oddzielnie koło tej grobu, to jest grób chyba rodziny Heinzów albo Henrów, pamiętam, Herbstów, albo Herbstów. To jest chyba grób Herbstów na pewno, ten taki wielki grobowiec. I Heinzów. Nie słyszę? Heinzów? Okej, okay, Heinzów. Znaczy, wiesz co, chodzi ci o taki wielki grobowiec, a nie, a to nie jest Scheiblerów? Taka katedralna budowla? Nie, nie, ja nie mówię o cmentarzu ewangelickim, tylko mówię o cmentarzu tutaj rzymskokatolickim, na przy a, starym cmentarzu. Porządku. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Tak, no i, okay. I chodząc tam, wiedząc, dowiedziałem się, która jest katedra, więc poprosiłem tego kancelistę, kierownika cmentarza i tam myśmy poszli i znaleźliśmy ten grób, który był tak usadowiony zupełnie... tak niewidoczny, taki zaniedbany, taki, no nie było tam nic napisane oprócz imienia, nazwiska jego córki, gdzie tam genealogicznie doszedłem do tego, że to jest właśnie jego córka. No i co? I zwracam się teraz też do słuchaczy, ponieważ każdy z nas może zadbać o taki grób, nawet może no, nie wiecie o tym, ale każdy z was, jeżeli widzi takie groby Polaków, którzy walczyli o Polskę i są te groby zaniedbane, to można po prostu skorzystać z internetu i tam jest w Wordzie, normalnie w Wordzie jest taki plik, który można ściągnąć ze strony IPN-u i go wypisać i go odesłać też elektronicznie albo normalnie listownie wraz ze zdjęciem tego grobu i ten grób jest wpisany wtedy do takiej ewidencji grobów weteranów wojennych i przez co ten grób nie stanowi towaru handlowego dla
administracji cmentarzy, tak? Po prostu nie jest handlowany, nie jest sprzedawany, bo jeżeli ktoś nie płaci za groby, no to one po pewnym czasie są, na nich są kładzeni inni ludzie. Już ślad po tych ludziach, w tym przypadku po Polakach, którzy no, walczyli o nasz kraj, ginie. Więc taka mój apel jest, jeżeli tylko wiecie o takich grobach swoich rodzinnych albo innych osób, gdzie tam się przemieszczacie, to zgłaszajcie je, no, bo po prostu wtedy te groby są objęte opieką państwową. Są nie tylko że objęte państwową opieką, ale nie można wtedy ich sprzedawać i można je renowować, tak? Także właśnie z pieniędzy podatników, tak, IPN je renowuje, Boże, to trudny język polski, albo je stawia na nowo. Dobra. No i tyle. Tak chciałem się podzielić takimi dwoma informacjami. Okej. Dobrze, Piotrze, słuchaj, minęła godzinka naszej pogawędki, prawdaż? Także no chyba kończymy imprezę. No i cóż, zgadzasz się ze mną, kolego? No, płyniemy dalej naszą łodzią, także gramy w Rzeszowie. Płyniemy. Gramy w Rzeszowie tak. I mam nadzieję, że wygramy, no. Szkoda, że mnie tam nie ma, ale szkoda, że kibiców Widzewa tam nie ma, także to też jest jakiś bezsens w tym kraju, po prostu ja tego nie rozumiem, to towarzystwo kibiców jest takie, jak te baranki idą na rzeź, to powinien być jeden wielki krzyk, jak to, no, odpalone jakieś tam race, no okej, jakaś tam flaga spalona, ale to przez to kibice mają nie pojechać na mecz, ja przecież nie paliłem tych flag, ani tych raz nie paliłem, a chcę pojechać na ten mecz, nie chcę pojechać sam, ale chcę pojechać z kolegami, tak? Żeby nas było dużo i żeby było fajnie i miło. I co to ma znaczyć? No, chyba nigdzie na świecie tak nie ma, jak u nas. Bo to ma tak. No i tym optymistycznym akcentem w takim układzie. No dobrze, no. Dobra, kończymy naszą opowieść zimową. Wszystkiego tak, dobrego. Pozdrawiamy naszych kiboli wiernych. Nie tylko. Tych tak z Londynu jest. I tych z Wielkopolski. I wszystkich, tak? Którzy nas lubią. I zapraszamy również do odsłuchiwania naszych audycji. Ci, którzy się podobają do naszej audycji, to wszystkie są na skatalogowane na YouTubie oraz na Spotify'u i jeżeli chcecie, to możecie je wszystkie sobie odsłuchiwać. Są może bardziej wesoło te ostatniej naszej dzisiejszej, ale no... Nasza była mistrzami taka. Dzień. Tak. Taki czas i tak dalej. Dobrze, Piotrze, dziękuję. Widzimy się na stadionie ze wszystkimi. W takim układzie. No, Maciej Holewiński pozdrawiamy. Mówił. Pozdrawiamy. Dziękuję. Do widzenia. Ahoj. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.